Zapal. To jest tak, że ty możesz wybrać na przykład, z którym mężem będziesz spała. Na przykład mówisz ten, czy oni wybierają? Gdy wszyscy bracia są w domu, decydują wspólnie, który z nich spędzi ze mną noc. Aha, czyli jest rotacja, tak? Jednej nocy ten mąż, potem drugi i właściwie nie ma znaczenia, którego ty lubisz najbardziej, tak? Nigdy nie miałam z tym problemu. Nieważne, z którym mężem śpię, jestem szczęśliwa. A powiedz mi, Cepal, jak mąż cię okazuje na przykład czułość, tak? Jak chce na przykład pokazać, że chciałby być z tobą blisko, to co robi? Uśmiecha się i woła mnie do siebie. Ja i moi bracia to jakby jedna osoba. Gdy najstarszy brat jest poza domem, z żoną śpi średni brat. Kiedy wyjeżdża średni brat, wtedy łóżko z żoną dzieli najmłodszy. Zgadzamy się ze sobą, że nie ma różnicy, który z nas dotyka żony, czy z nią śpi. Nie ma zazdrości między nami. Najmłodszy brat był cały czas poza domem, dlatego jeszcze nie spał z żoną. Jeśli wyrazi takie życzenie, pozostali bracia na ten czas wyjdą z domu. Jeszcze nigdy nie kochałem się z żoną. Jestem prawiczkiem. Mamy czworo dzieci. Troje starszych jest moich, a najmłodsze brata.